Przyszła kreska na super syska. Witam Was, Shybike. Minęło już 6 miesięcy, odkąd to czarno-zielone maleństwo trafiło do mojego studia. No i pozostało jeszcze może 2, góra 3 tygodnie do mojego pożegnania się z rowerem, ponieważ będzie on przeze mnie odesłany do Cannondale'a zgodnie z umową naszą. I ponieważ na tym rowerze trenowałem, na trenażerze, na dworze, jeździłem dla Was Przełęcze, Okraj Kowarski, dla siebie oczywiście, i vlogowałem Wam, i kilka dni temu udałem się na długą trasę, 283 km, trochę więcej, bo się gdzieniegdzie pogubiłem, to uważam, że jest to świetny moment, żeby podsumować Wam, jak naprawdę taki rower działa. Często mnie pytacie, dlaczego, jakie to robię, że moje rowery są tak czyste. Po prostu lubię słuchać muzyki i czyścić rowery w studiu, ale dzisiaj macie wszystko na rowerze, to co przywiozłem z mojej trasy sprzed kilku dni. W tym odcinku powiem Wam więc o 4 rzeczach, które moim zdaniem są wyjątkowe, jeżeli chodzi o ten rower, i o jednej rzeczy, której absolutnie Cannondale'owi w przypadku tego Super Sixa, tego modelu, nie wybaczę. Zaczynamy! Dla nowych gości na kanale Shybike witam Was serdecznie. Krótka informacja, jeżeli tego roweru jeszcze dobrze nie znacie. Jest to szosowy rower najwyższej klasy, a konkretnie Cannondale Super Six Evo High Mode Ultegra Disc. I teraz rozszyfrowując dla Was tę skomplikowaną nazwę, dla mnie Super Six to była po prostu moja Suzy, tak jak FSI to jest mój Fuzzy. Super Six to są karbonowe wyścigówki Cannondale'a. High Mode oznacza dodatek w bardzo sztywnych i super lekkich włókien wysokomodułowych do ramy. Rama waży około 900 gramów i jest sztywna i mocna. Ultegra oznacza osprzęt, a mamy tutaj głównie napęd, nie w pełni Ultegry, ponieważ mamy świetną korbę, o której za chwilę. No i oczywiście dysk oznacza, że mamy tutaj rower z hamulcami tarczowymi. Ponieważ szczegóły tego roweru omawiałem Wam już rozbierając go na części pierwsze, przejdę od razu do rzeczy, które są sprawdzone, a miałem to okazję zrobić na dystansie grubo ponad 1000 km. Oto pierwsza z nich. Korba Cannondale Hologram. Napis Hologram jest tam po wewnętrznej stronie korby. Model SI. Ta korba z tymi zębatkami w połączeniu z piękną mufą suportową Super Sixa to jest jeden z najlepiej działających systemów w tym momencie na świecie. Spieszę z wyjaśnieniem dlaczego. Jest to chyba najsztywniejszy system. Marki niektóre, które mają mniejszą sztywność samego suportu, mówią wprost o Cannondale'u: nie mamy takiej sztywności jak Super Six, ale nie mamy, ponieważ uważamy, że tutaj powinno być troszeczkę też elastyczności. Taka jest nasza filozofia. Bez całej tej gadaniny marketingowej ja Wam mogę powiedzieć tak. Bardzo rzadko musiałem używać trymowania przedniej przerzutki, nawet kiedy w warunkach, powiedzmy, wyścigowych albo ostrych interwałów nie myśli się tak o napędzie i krzyżuje się łańcuch, ponieważ ten system po prostu jest sztywny. Wiecie dobrze, że im bardziej krzyżujemy łańcuch, tym bliżej łańcuch jest prowadnika przedniej przerzutki i łatwiej jest słyszeć, kiedy naciskamy na pedał. To znaczy, że wyginamy korbę naprawdę kładąc dużą moc na pedały w naszej korbie. Tutaj coś takiego niemalże nie istnieje. Jest to bardzo sztywne, bardzo dobre. Ramiona są puste w środku. Zębatki są połączone, w zasadzie one nie są łączone. One przede wszystkim nie zostały rozdzielone. Są wycięte z jednego kawałka materiału. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych śrubek, żadnych połączeń, nic co miałoby strzelać, nic co dodałoby wagi, ujęło sztywności. Owszem, jeżeli chcecie wymienić jakąkolwiek zębatkę, musicie to zrobić razem z drugą, ponieważ one są połączone. Natomiast w moim przypadku, w przypadku osoby, która wymienia łańcuch często, to znaczy sprawdza wytarcie łańcucha, wyciągnięcie łańcucha specjalnym przymiarem, to nie będzie problemem, bo zębatki nie będą wymieniane często. Natomiast sama wymiana zębatek jest świetnie prosta, nie odkręca się śrubek, ściąga się ramię korby, demontuje się z takiego wielowypustu zębatki, nakłada się, jeżeli chcecie sobie wymienić kompakty na tam, powiedzmy, jakieś wyższe przełożenia. Bardzo dobra rzecz. Korbę Hologram chciałbym mieć w każdym swoim rowerze. Mam w tym, mam w FSI i to uwielbiam. Przechodzimy do drugiej rzeczy. A jest nią system SAFE, a konkretnie Speed SAFE. Sam SAFE to system, technologia, idea Cannondale'a tworzenia ram rowerowych i widelców, czyli całych setów, które są bardziej komfortowe. System Speed SAFE, no to jest właśnie ta technologia stosowana w rowerach typowo wyścigowych.
Co się składa na ten system w tym rowerze i jak działa? Przypatrzmy się. W zasadzie system Safe jest wbudowany w cały rower, czyli ramę i widelec i sztyce. Natomiast newralgiczne punkty ramy to jest oczywiście tylny trójkąt. Możecie przyjrzeć się, jak cieniutkie mamy rurki dolne tylnego trójkąta po środku, bo oczywiście one się pięknie rozszerzają w stronę mufy suportowej, gdzie tworzą mocne połączenie. Podobnie mamy wycieniowane, to znaczy spłaszczone rurki również gdzieś mniej więcej w środku długości te górne tylnego trójkąta, które są bardzo sztywne na boki, natomiast w tej płaszczyźnie góra-dół one będą się uginały. Ten system ma pochłaniać takie mikrowibracje, natomiast powiem Wam, że to wszystko w połączeniu robi więcej niż pochłanianie mikrowibracji. To po prostu działa jak taki mały amortyzatorek. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj także sztycę 25,4, bardzo cieniutką, co sprawia, że i rura podśródowa jest cieńsza. A to z kolei oznacza, że kiedy jedziemy po nierównościach, nasza sztyca odgina się do tyłu, natomiast rura podśródowa odgina się do przodu. My tego nie widzimy i sobie nie wyobrażamy, że to tak działa, ale to w taki właśnie sposób działa. Sprawia to, że 200, niemalże 90 km spędzone przeze mnie na rowerze w zeszłą sobotę, na drogach kiepskiej jakości, na wielu kilometrach ścieżek rowerowych podczas przejazdu przez hełm, w żaden sposób nie powodowało dyskomfortu, jeżeli chodzi o odganiać. Można śmiało powiedzieć, że ten rower wyścigowy, to jest typowa wyścigówka, to nie jest rower typu endurance, jest wygodniejszy, bardziej komfortowy, nie chodzi o geometrię, ale właśnie o pochłanianie drgań od wielu rowerów długodystansowych, czyli tych tak zwanych endurace'ów. Trzecia bardzo dobrze sprawdzająca się rzecz w tym rowerze to prowadzenie linek. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których zostawiłem cały brud, piasek i wszystko to, z czym rower musiał sobie poradzić na tych 290 km kilka dni temu i oczywiście przez całą zimę jeżdżenia. Głównie w domu na trenażerze, ale także i na dworze. Zewnętrznie poprowadzone linki przerzutek umożliwiają nam ich wymianę w dziecinnie prosty sposób. Poza tym są odporne na brud, to zaraz pokażę Wam też od dołu ramy. Wewnętrznie mamy poprowadzone linki hamulca, przyjrzymy się zaraz z drugiej strony. Natomiast samo prowadzenie linek w żaden sposób nam nie rysuje ramy. Linka, to znaczy pancerz dotyka tutaj ramy, ale nie ma na niej rys, niczym nie zaklejałem ramy. To nawet może powinno być troszkę niżej. O, nawet widzicie, o to nie bardzo zadbałem. O, byłoby tak i dotykałoby w ogóle tylko tą gumką. Zrobione to jest świetnie, działa, zmiana przełożeń jest bardzo dobra. Popatrzmy, jak to wygląda z tyłu. Ostatni element pancerza biegnącego do tylnej przerzutki ma odpowiedni kształt, nie wchodzi za głęboko do rurki łańcuchowej naszej ramy, jest łatwy do wymiany, a przerzutka działa bardzo, bardzo dobrze. Na 290 km w pewnej mierze w deszczu, w dużej mierze po kałużach, zresztą to widać po rowerze, biegi jak chodziły, kiedy rower był nowy, tak chodzą teraz. Nie mam tutaj nic więcej do dodania. Oto nasza główka ramy z drugiej strony i tak. Pancerz hamulca przedniego poprowadzony jest wewnętrznie w widelcu. Nie dotyka ramy. Pancerz hamulca tylnego ma tutaj specjalny taki insercik wpust do otworu ramy. I działa to w taki sposób. Nie niszczy nam ramy. Widać tutaj błoto na główce ramy. Nic się nie porysowało, nic tutaj się nie wydarzyło. Patrzcie, że tutaj też powinienem mieć tę gumkę niżej. Nawet o to nie zadbałem. Pod tym względem działa to bardzo, bardzo dobrze. Ważna rzecz. Kiedy pancerz hamulca hydraulicznego poprowadzony jest w ramie, w bardzo wielu rowerach będziemy mieli hałas na kostce, na kocie łbach. Tutaj nic takiego się nie dzieje, co też jest wielkim plusem. I w końcu bardzo newralgiczny punkt, czyli nasza mufa suportowa z takim ślizgaczem. Jak widać, linka przerzutki tylnej wchodzi nam tutaj do ramy, ponieważ biegnie już dalej w rurce dolnej tylnego trójkąta, tak jak widzieliście, i wychodzi przy przerzutce z tyłu. Natomiast linka przerzutki przedniej idzie sobie ślizgaczem tutaj do tyłu, wchodzi do ramy, tak jak widzicie, i stamtąd już biegnie prosto w stronę przedniej przerzutki. Tak to wygląda, a biegi chodzą bardzo, bardzo płynnie. Wiele osób uważa, że skoro mamy ślizgacz na zewnątrz i linki na zewnątrz, to jest bardzo nieodporne na błoto. Moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. To gdyby tu gdzieś kończyły bądź zaczynały się pancerze, błoto mogłoby się do nich dostawać. Natomiast na takim ślizgaczu linka po prostu się
ślizga i tyle. Oczywiście coś takiego teraz już wyczyszczę, natomiast podczas 10 godzin spędzonych na rowerze nie zauważyłem tutaj najmniejszych problemów ze zmianą przełożeń, więc bardzo dobra rzecz. I czwarta sprawa, która bardzo dobrze się sprawdza w tym rowerze, to jest, w zasadzie nie wiem co na to wpływa, czy sama rama, czy haki ramy, czy zacisk, czy sam hamulec, ale te hamulce w ogóle mi nie ocierały o okładziny, co się dzieje bardzo często, chyba w większości rowerów, po ściągnięciu i założeniu koła z powrotem. Musimy zmieniać docisk naszego szybkozamykacza, bo inaczej tam to wszystko działa. W tym przypadku ani razu takiego problemu nie miałem. Bardzo ciekawa rzecz jest taka, że tutaj otwieramy tylko dźwignię i koło już ściągamy. Czyli nie ma żadnej zabawy z dokręcaniem, odkręcaniem nakrętki, nie musimy liczyć czy o 1,5 obrotu, czy o 3. Po prostu nakrętki z drugiej strony nie rusza się wcale. Otwieram, ściągam koło, trwa to ułamek sekundy, zakładam, zaciskam i nie martwię się o hamulce, co jest rzeczą bardzo dobrą. Teraz z przodu. Z przodu, jak widzicie, mamy oś przelotową, czyli tak zwany through axle, co działa bardzo fajnie. Tutaj też żadnego ocierania absolutnie. Natomiast zacisk, czyli ta dźwigienka naszej osi przelotowej, za bardzo wystaje. Nie wygląda to ładnie. Pamiętacie w DT Swissach w Canyonie Endurance? Przepięknie wyciągana w ogóle dźwigienka daje ładny wygląd. Niektórzy się doczepią na pewno, że to nie aero i tracą 0,008 W. Mi to tam nie przeszkadza, ale pod względem wyglądu nie jest to zbyt fajne. No i rzecz niewybaczalna, a zakręcę od razu kołami, zobaczycie łożyska. To koła i to jest moim zdaniem wpadka Cannondale'a. Niektórzy chcieliby tu pewnie napisać, że to Cannondale oszczędza w tym momencie na rowerze, a moim zdaniem nie tyle oszczędza, co popełnia wręcz błąd marketingowy. Rower kosztuje około 18 tysięcy, nie wiem, 300 czy tam 18,5 tysiąca złotych. Koła Mavic Axiom kosztujące 150 zł absolutnie nie korespondują z całą resztą. Poza tym po kilku dniach jazdy zrobiłem Wam recenzję pozytywną tych kół, ale teraz po 1000 ponad kilometrów stwierdzam, że tylne koło bardzo łatwo się centruje, co jest bardzo dużą wadą. Poza tym bębenek albo oś jest nierówna, kaseta rusza się delikatnie podczas kręcącego się koła, więc to nie jest fajne. Dlaczego uważam, że to błąd marketingowy Cannondale'a? Ja, mając w kieszeni 18,5 tysiąca na rower, na kołach Axiom, chętnie dodałbym kilka stów, żeby były to koła Axiom. A przecież, drogi Cannondale'u, wszyscy dobrze wiemy, Wy nie kupujecie kół u Mavica w cenach sklepowych. Czyli za Axiomy nie płacicie 150 zł, a za Axiomy nie płacicie na pewno 2000 zł, tylko dużo, dużo mniej. Więc gdybym miał dać na przykład 19 tysięcy złotych, ale za ten rower na kołach Xeriuma już, zdecydowanie wolałbym wyciągnąć trochę więcej kasy i mieć dużo fajniejsze koła. Nie wiem, czy tamte są tak odporne w nowym modelu, bardziej odporne niż te chociażby na scentrowanie. Przednie się nie scentrowało, tylko tylne. Tego nie wiem, ale na pewno pod tym względem Cannondale zrobił duży błąd, tym bardziej, że Axiomy są ciężkie, a rower, rama waży 900 gramów, więc rower mógłby być naprawdę bardzo fajnie lekki. Korba jest super lekka i korba jest dużo więcej warta niż korba Xtera. Tutaj Cannondale nie oszczędza, ale koła po prostu błąd. Oto moje doświadczenia, spostrzeżenia dotyczące testowania roweru Cannondale Super 6 Evo. Był to dla mnie świetny czas i świetnie spędzony. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej komfortowy rower wyścigowy, na jakim jeździłem. I w końcu pytanie, czy zapłaciłbym za niego 18 tysięcy paręset złotych? Moja odpowiedź jest prosta i rozpatruję tutaj dwa przypadki. Pierwszy, gdybym miał sponsora, który mówi: Daniel, kupujemy teraz rower na następny sezon, mój wybór, Cannondale Super 6 Evo, proste, więcej tutaj pytań nie mam. Gdybym wyciągał pieniądze z własnej kieszeni, czyli opcja druga, nie kupiłbym tego roweru, ponieważ nie byłoby mnie stać. Natomiast gdybym już miał 20 tysięcy, miał je przeznaczyć na rower, na różne rzeczy związane z moim sezonem ścigania się, a chciałbym carbona, bo wiecie, że ja kocham aluminiaki, to kupiłbym Super 6'a, niewysokomodułowego, który będzie kilkaset gramów cięższy, ale też będzie super wygodny, też będzie miał sztyce 25-4, też będzie miał system safe, będzie miał identyczną geometrię, a Super 6'a można już kupić nawet od osprzętu Tiagra w całkiem fajnej cenie, więc to byłby mój wybór. A jaki byłby Wasz? Napiszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące szczegółów, których nie omówiłem, śmiało walcie, co tam jeszcze Was może w tym rowerze zainteresować, a czego w tych odcinkach wszystkich jeszcze nie znaleźliście. To tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.